Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie, wystawiane niesłychanie pięknie przed starymi. Wszyscy dobrze się malili, chociaż był wyjątek. Nie wiem, nie wierzę w to. Dlaczego on wie, w którym miejscu stoję w krzaku? Powiedz mi, jak nie ma Warda. Weź mi to wytłumacz. Nie wiem, no przesadziliśmy, za dużo o jedną grę jest, naprawdę. Bo ja już to czuję. Nie, po prostu zaczęło się k***o, że ty sobie biegasz byle gdzie, a oni wchodzą wszyscy na mnie, bo widzą. I ty tego nie chcesz pojąć. No, myślałem, że uda mi się. Ja to chciałem lepszą rzecz odpalić. Zbierać te 5 koła na gierkę z Tupsonem. Było jakąś. Tak, nie, Klaudia, nie dzisiaj, nie dzisiaj. Wiesz, ja musiałem mieć kamerkę zrobioną, posprzątana, ja jeszcze muszę dzisiaj sobie pranie zrobić. Podłogę mi się przydało trochę pomyć, ja nie wiem kiedy, bo cały czas gram. W sensie pracuję, no. Cześć, Rupert. Są jakieś fajne kobitki na czacie, mordeczki? Co? Macie jakieś kobitki? Kombinować rybkowi na tym, czy nie? To jeszcze mogą być, kurwa. Hehe, gówno, masz, kurwa. I będziesz leżał teraz, pałę robił, będziesz pa. No niestety. Po co on zaczął tą Kajsę? No zaczął Kajsę bić, zamiast dokończyć gościa, nie rozumiem. Oho, koleżanki na desce piszą. Fajnie, fajnie. Lajkuję. Czemu? TMF-ka się cofnęła, szmata j***a! Jak podpaliłem Twitcha! Kurwa, już nie trafiam, już nie będę trafiał, już w linie! Metra. Ja dobra, w końcu loca musiało być, bo ja już nie gram w tym wegarę. On nie trafia klatki w gościa, który ma... stoi się nie rusza. Niestety. No całą grę grają w, grają w czwórkę, my gramy solo, no niestety nie da się tego wygrać. Nie wiem, widzą to się coś pojawia, kurwa, w dupie, ty. Nie wiem, streamuję, załóżmy, powiedzmy, streamuję tam, nie wiem. 6 lat, no nie? Czy tam coś, powiedz mi tam 7 chuj, no nie? Od 2 dni to kurwa mam tylko Sentino na piosenkach. Tylko Songy Quest dałem chudzą i to jest Sentino. Czego słuchałem? Nie, to śpiewałem sobie. I nie kolędy, tylko to są pieśni śpiewane. Po prostu, bo jakiś z Holi byłem. Tak, no bo ja kiedyś z Holi byłem. Za dzieciaka z Hola, to masz ten chór kościelny. No naprawdę, ja nawet solówki miałem w kościele kiedyś, ja miałem bardzo ładny głos, tylko przestałem. Też. Ale przez kilka tych chwil. Bo szybko się okazało, że jestem zbyt niegrzeczny. Nie no. Wypierdolę te piosenki. Co was tak wziął? Dziesiąty raz dodają Sentino tatuażyk. Ty to może ty przyjdź i będziesz tańczył jak chcesz. Mi to popierdolę, to będę przez sen śpiewał, rozumiesz? Ja ci zagapiłem, bo kurwa o tym kurwa kukłę się, boś mi łeb boli od tego kurwa chyba ty. Nie wiesz co klasyfikuje hejterkę? W sumie wszystko co masz. Masz cycki, masz. No to jesteś hejterka. Przez jakiś czas w życiu żałowałem, że do wojska nie poszedłem. Bo ja mam wujka dobrze postawionego i mnie wołał po prostu do wojska. Miałem tam wszystko, wiesz, ten. On tam od wielu lat w wojsku. Wiesz, i dzwonił do mnie praktycznie non stop. Czy do wojska nie chcę, czy do wojska. Wiesz, i tak w sumie przez pewien okres czasu żałowałem, no nie? Bo wojskowi naprawdę mają f*** dobrze, no nie? Tym bardziej, że... No! Tak, taki, nie wiem, podpułkownik, pułkownik czy kapitan to ma w k***a zajebiście. Ja nie pamiętam nawet jaki stopień, no wujek, ale bardzo wysoko, no nie?
tam nie wiem, stopień albo dwa stopnie od generała, jak tam nie wiem, kiedyś się widzieliśmy na tym, na obiedzie takim rodzinnym, no nie, to pamiętam, że wtedy mówił, że ma bardzo wysoki stopień, coś tam, że mógłby awansować tam wyżej jeszcze, właśnie chyba nie pamiętam, że na podpułkowniku, pułkownika, czy na generała to nie, ale jakiś taki wysoki stopień, wiesz, i ten, ale nie chciał, bo mówi, że już wyższe stopnie to są tak jakby politycznie powiązane, ja nie wiem, jakoś tak dał do zrozumienia, że nie chciał się to polityki bawić z nimi, po prostu i... No ale no woło gdzieś tam, no nie? Także tego w sumie, tak szczerze powiem, bo akurat miałem kobietę i nie chciałem iść, bo kobieta. Wiesz, głupi dzieciak, wiesz o co chodzi. Kobiet to jeszcze później 15 mogłoby być, a jednak taka szansa fajna, wiesz. Nie, mordowisz, ja muszę zarabiać pieniądze na życie, na przyszłość. Ile można w komputer grać? Wiesz o co chodzi? Ile mogę grać w komputer? Ile mogę grać w komputer, widzisz? Ludzie też nie są wyrozumiali, oczekują, że ja wybaczę milion ich błędów, a mi nie potrafią jednego tego, że się po prostu za bardzo denerwuję wybaczyć, więc o czym my tu mówimy? Już tak całkiem poważnie rozmawiając, bez żadnych emocji czy głupot, prawda? Mówię. Ode mnie wszystkiego się wymaga, ocenia się mnie za rzeczy, których nie zrobiłem, okej, jestem nerwowy, jak coś powiedzie, ale to nie znaczy, że kogoś zajebałem z dupy, czy kurwa nie wiem, co zrobiłem człowieku. Bo to tego nie świadczy. To tak jak to że ktoś się powiedział, że matkę swoją, nie wiem, mordę. No tak nie można, no bo to nie jest to. Ty no mordo, no ja nie wierzę, że to jest przypadek, że gram tankiem, który ma dużo życia, a gościu napierdolnie ze skilli zamiast AD Carry. To jest niemożliwe, no nie? Gdyby to był przypadek. Bo to nie ma w ogóle sensu, rozumiesz, bić tanka. Niestety, a u nas znowu goście po 20 HP, a ty się z kolegami bawisz w piaskownicy, a u nas robota czeka, patrz. Nie wiem. O kur... No właśnie nie, bo z jakiegoś powodu hitbox kartusza jest zjebany. Obok niego hak poszedł. Przecież to ma taki... Rozjebany jest, no nie? Pojebany. Niektóre te skiny mają większy, a niektóre mniejszy. Dlaczego? No nie ma kto... Chyba na ręcznie p***ć ma to! Nie no, ja stoję AFK na tej kajsie, bez kitu, stary. Nie idę z nią na linię już. Mam gość co ty mi p***? Gość specjalnie biega, nawet nic nie używa, żeby ten ma przyspieszenie, ma wszystko stał. No teraz się nie muszę bić. Teraz to już mam wyjechać z niego, teraz to on już sam będzie walczył. Tak jak ja walczyłem sam. Nie umiał pomóc. Patrz, Jackson. No. I wiedzą, gdzie jestem, Ezreal mnie ultem trafia, szmata. Nieźle, pod które się wpierdala. No nie wiem, no. Dobra, tak jak powiedziałem, stąd idę, bo ty tu nawet nie przyjdziesz i już mnie nie przekonasz do tego. Bo k***a kwicie z bólu k***a przez 10 minut żadna k***a nie podejdzie, a przeciwnik k***a stopa przyjdzie, rozumiesz? No nic, no człowieku, co druga piosenka, tatuazyk. No człowieku, k***a chwilę leci, ty. Nie da się, zeskipowałem. Pododawajcie jakieś pioseneczki. Ja pier... Otworzyłem teraz playlistę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć tatuażyków. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O was! Ja to banuję. Ostatni tatuażyk będzie zaraz. Bo kurwa banuję tą piosenkę. Kurwa, jak śmieć tam. Złapię go. Nie bo mnie. Błąd zrobiłem. Aj. O, flashlałem, nie trafiłem, bo nie wiem, biegają na kreskę, nie biegają tak, wiesz o co chodzi. Ja nie umiem takich gości trafiać. Teraz wolne, a teraz wolne na kreskę, to skręci, rozumiesz?
tu przyjść zabić dwóch gości. Bo jesteś śnubem, patrz. No zobacz. No zobacz, zobacz, pod turetem, kurwa. To jest płakę, ja płaczę w środku, no jak takie coś jest. Jeszcze tu kurwa przyszedłeś, człowieku. Jeszcze weź, jeszcze coś tam weź, pobij jeszcze to trochę sobie. Patrz, ja i tam zabiję gościu. Mierdę w takim razie, ja sobie sam tu poradzę. Nerwa w creepa, zawaliłem stuna zamiast w gościa. Jeszcze nie przyszedł! Jeszcze muszą... O Boże Święty... Trochę mi się w dupie przez tego lola pojebało. Już chciałem na jakieś randki na ramię zapraszać jakieś koleżanki, no. Już mi się pojebało od rangi w dupie, widzicie? Pyk, pyk. Ale cię kurwa to ograłem teraz. No nie wiem, myślałem, że złapie ją, no nie? Ojej. W ogóle myślałem, że biegniesz z nim jak coś, a ty se przeszedłeś z drugiej. Bo jestem bardzo dobrym Heimerem. Widzisz, nawet nie wiedziałeś o tym, że umiem, co? Ja jestem k***a, ja jestem ten, jak on ma, Tyler k***a, człowieku. Nie one, tylko tu. Tak, bo też się k***a tak jak on, człowieku. No niestety. Nie, mój w ogóle ich nie trafiał. Ty wiesz, że ja mam stuna, czy nie wiesz, że Heimer posiada coś tak jak stun? No, chyba trudno jest tym nie trafić. O, pyk. I dostał i skręcił. A kometę przecież dostał. To od czego kometę dostał? Strzeliło? No to ci mówię, trafiłem go i dostał kometę dlatego. Go w bok skręcił w momencie, kiedy dostał, ale to tak wyglądało, jakby nie dostał. To nie jest długie, ile to ma sekundę, no. Półtorej. Dostał tym przecież, no bo kometę... No chyba, że mi powiesz, jak odpaliłem kometę z przyciska. Przycisku, przepraszam. Skoro twierdzisz, że nie dostał, to teraz mi powiedz, jak odpaliłem kometę. No? Ale wiesz... No nie, Junka nie dostała. Nie chce mi się, już przeżarło mi się też, wiesz? Te sam miałem grać dzisiaj, ale też już nie pójdę grać, bo już mi się odechciało, po tej grze właśnie mi się odechciało. Bo już jakbyśmy tamtej skończyli, wszystko było zajebiście, teraz mi się już nic nie chce po prostu. Jestem głodny i nic mi się nie chce na... Mówię, że mam zły humor i nic nie poradzę na to, no mam go jeden na jeden. Jednak nie, turet nie bije gościa, lepiej klipka bić. Tu są tak debilnie turety zrobione, że ja nie dogram tej gry do końca. Nie dogram, bo już ci mówię. Już dla mnie to jest k***a, siedział na szpilkach, rozumiesz? Znowu jakiś tatuażek pierdolony. Bo skończyło się gankowanie mojej linii i skończył się mój fan w grze. No i skończyło się to, że nie chce mi się jutro nawet grać już. No zaraz bez kitu nie będzie mi się w ogóle chciało już grać, bo kurwa już tak tylko w mam dosyć. Wszystkie gry były spompowane do momentu, kiedy grał ze mną. Dawid Kamil Jasper Kurczak, entliczek, pętliczek, kulawy prawiczek, 5 zł. Przecież Jasper to pisać nie umie. Świetnie wiesz, że mnie wyżywa, nie gówno dalej wpierdolę z tobą. Wypierdolę stąd, kurwa. Wszyscy gówno z nimi wpierdalajcie. To fajnie, to nie mieli wardo, i tak do nas przyszli. To nie wiem. Nie wiem, ja to chyba zaraz wypierdolę, bo już mi głowa boli. Więc nie chcieliście, Gierek dzisiaj dużo to nie będzie. Ta szmata z tą szmatą grają k***a ze mnie specjalnie k***a kodą, żebym kinął. Powtarzam ci to k***a 22 minut, nie rozumiesz? To nie wiem, w każdym razie zostawiają mi AFK. No ja po prostu już nic nie jestem w stanie zrobić i tyle, no ja tak mam i nic nie poradzę na to. Nie, nawet nie zauważyłem, że ma R-kę. Nie rozumiesz, że już nie zwracam tu uwagi po prostu? Ja pierdolę. Ta piosenka.
Nie wiem, co zrobili bagieci, ale powiem wam, co mi gościu zrobił, bo już mogę wam powiedzieć. Ten gościu, od którego kupowałem furę, i ten gościu z doju twierdzili, że ustawienia serwera, czy był jakiś problem z serwerem i nie mogłem kupić fury, przez co z***li mi siano. A nie mogą tak zrobić, ponieważ no nie mogą nawiązać ci do rzeczy spoza gry, żeby cię okraść. Więc złamali regulamin i dostaną bana. Jak coś. Więc zajebiście, jak coś zrobili, no nie? I mam to na live, jak coś. Więc mam nadzieję, że ten właśnie pisze już od osób Porto to. Rozumiesz, kurwa? Rozumiesz klienta? Klient mówi, że nie może w tym wziąć, bo jest wina serwera, coś tam po czym zapierdoli siano. Nie, no nie, oni bana dostaną normalnie. Dobra, frajer, won stąd, bo z frajerami nie gadam, won. Bo widziałem, jak żeś coś wczoraj też tam pisał. Nie, no nie, no napisałem do gościa od tego serwera, no tak to nie będzie, stary, że mnie będzie kurwa, ktoś rzeczami spoza gry kurwa, oszukiwał, no tak to być nie może. Niedozwolone metody, no nie możesz zrobić czegoś takiego, nie możesz powiedzieć, stary, przecież oni kurwa, to permie powinni dostać, dla przykładu, no stary, no jak może gościu pełniący funkcję, wiesz, taką, kurwa, wiesz, państwową tam, nawiązywać do tego, że ty ktoś tam z serwerem jest, tak, żeby hajs wyłudzić, no nie? No się dogadali, ty. Pewnie zadzwonił ten debil, niego, ty, jadę z gościem, bo kupuję samochód ode mnie, ale powiedz, że tam coś nie działa, to się podzielimy sianem. No i tak zrobili na pewno, stary. No ja bym mu inaczej nie dał tego, więc co taki zachryznięty? Przez GTA, mordo, przez GTA. Nie jestem twoim ojcem, k***a, gościu, przecież. Daj spokój, k***a, marzenie świętej głowy, ty.